Jakoś oszalałam wtedy. Mówię do nich, mamusia wróciła. W chłopciach. Cześć, tu Maryla Rodowicz. Dzisiaj zagram w Koło Plotka. Słowo, którego nadużywasz. Muszę. Muszę. Gdy nikt się nie widzi, to siedzę z nogami na stole, spódniczka podciągnięta, po prostu pełen luz. Uwielbiam to, że nikt na mnie nie patrzy. Jestem wolna! Ale też jak nikt nie widzi, to rozmawiam z kotami. Mówię do nich, mamusia wróciła. Pytanie od fana. Ananasik, ananas. Kogo byś zabrała na bezludną wyspę? Moje dzieci. Są dowcipne i niewymagające. Są super kompanami w podróży. Muszę wam się do czegoś przyznać. Nigdy nie jechałam warszawskim metrem, ale na przykład jechałam w Moskwie metrem i tam mają najpiękniejsze stacje metra. Są dzieła sztuki, wiszą kryształowe żerandole, malarstwo. Ale jeździłam tramwajem, jak studiowałam na AWF-ie. To mieszkałam w akademiku, jeździłam często właśnie z Bielan do miasta. Najgorsza piosenka na ziemi. No jakaś disco polo chyba, ale jaka? Nie wiem, bo nie słucham. I chcę cię bardzo. Miałam taką upojną noc w Opolu w czasie festiwalu opolskiego, że z Robertem Gawlińskim żeśmy do rana bankietowali. No i żona Roberta musiała nas zbierać. Lecę, bo chcę. Z kim najchętniej nagrałabyś duet? Z Cortezem? Gdyby zechciał. Pamiętam, jak mówili na mnie. Szybkie strzały. Sing, sing. O Jezu. I buty, i torebki. Wiosna. Film. Rosół. Czekolada. Bez koncertu. Z telefonu bym zginęła. Popisowe danie, prosimy o przepis. Rosół, duża ilość mięsa, pręga, tłuste mięsko wołowe i kawałek pół kurczaka na przykład. I mało wody, musi być esencjonalny i bardzo gorący, wrzący. I dużo pieprzu. Nie, jestem głodna. I uważam, że jestem super kobitką. Zadanie. Czy rozpoznasz to logo z czasów PRL-u? Ten quiz to sprawdzi. Meble? Co to może być? Może meble? Nie. Za ładne logo. Może sprzęt elektroniczny? Bo takie nowoczesne, no to w PRL-u? No co to mogło być? W tym sklepie płaciło się. Tylko markami zachodnimi, czyli marki niemieckie, rublami transferowymi, walutami wymienialnymi i walutowymi, niczym towary były na kartki. Nie, towary były, płaciło się bonami dolarowymi albo dolarami, a ja robiłam nawet reklamę Peweksu. W oznaczonym tym logo miejscu można było kupić narty, matko, nieruchomości, dżinsy, benzynę. Benzynę, CPN, stacja benzynowa. Mój wynik to 10 na 12, a jeżeli chcecie mnie pokonać, to znajdziecie link pod tym wideo. Najlepsze wspomnienie z dzieciństwa. Szalone zabawy na podwórku. Dzisiaj nie ma instytucji podwórka. Tylko jest internet, telewizor. Jak byłam taką dziewczynką,
szkolną, to moją idolką była Brigitte Bardot i starałam się tak malować oczy. Do tej pory mi to zostało i tak grzywkę obcięłam, taką jaką ona miała, nosiła i to mi zostało. Zresztą muszę wam powiedzieć, że zdarza mi się w Londynie wejść do sklepu i ekspedientki mnie pytają: o, Brigitte Bardot. Ja mówię: nie jestem Brigitte Bardot. Hey, you are. Dobrze, dobrze. To jest szok po prostu, bo ona taka piękna kobieta i starsza zresztą. Czego nikt nie wie o Maryli Rodowicz? Chrapie w nocy. Jestem bezkompromisowa, może czasami niesprawiedliwa w ocenie ludzi. Gdyby nie muzyka, to byłabym sportowcem na przykład, albo projektantem mody. Z którą polską wokalistką rozegrałabyś seta? Aha, czyli w tenisa. Z wokalistką, nie wiem, która gra w tenisa, ale chętnie bym zagrała z Agnieszką Radwańską, chociaż trochę obciach. Very good. Czy królowa jest tylko jedna? Oczywiście, Maryla. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. No taką najdziwniejszą rzeczą, którą mam w samochodzie, to polskie flagi takie małe, że na wypadek meczu zawieszam je na samochodzie, to znaczy wkładam w szybę. Zawsze mam w pogotowiu te flagi, te flaszki takie małe. Nie flaszki, to flagi. A tak to mam dużo butelek z wodą mineralną. Kiedyś miałam takie zdarzenie, że mi wpadła butelka pod pedał. I to był horror prawdziwy, bo wpadłam w panikę, że depnę na hamulec, a on nie działa. No to już dalej nie będę opowiadać. Zadanie. Zaśpiewaj fragment utworu. A, Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowe kocham. Maryla Rodowicz, Marmolada z płyty dla dzieci. Wszystko się do chleba nada, lecz najlepiej marmolada. Służę wszystkim dobrą radą, dzień zaczynaj marmoladą. Taką w życiu mam zasadę, by popierać marmoladę. Wszystkich na łopatki kładzie człowiek dzięki marmoladzie. Najważniejsza piosenka w moim życiu. A mam kilka takich, ale na przykład Brother in Arms Knopflera albo Imagine Lennona. Takie same smutasy. Jak powinien wyglądać idealny strój sceniczny? Idealny strój to non-strój, czyli majtki, tak jak teraz biegają wszystkie wokalistki światowe. U nas tylko Doda właściwie biega w majtkach. No i wysokie szpilki powinny być. A ja gram w trampkach, no to jak ja bym wyglądała w majtkach? A muszę spróbować. Najdroższa rzecz w twojej szafie. Wstydzę się powiedzieć. Nie powiem. Powiem. Ale torebka, nie powiem za ile. Za ile? Nie. No. Nie powiem. Dzisiaj bym jej nie kupiła. Jakoś oszalałam wtedy. I w sposób oczywisty kochamy wiosnę wszyscy. Zapraszam do odsłuchania mojego nowego singla Wiosna. Dzięki za super zabawę. Pa! Maryla Rodowicz, kolorowe jarmarki. Kolorowych jarmarków, pa, pa. Blaszanych zegarków, pierzastych kołcików,
baloników na druciku.